To jest dotknięcie Pana Boga, to jest dotknięcie niebios, to jest coś, co sprawia, że przestajemy być chamscy, że świat staje się piękny. Sztuka zdarza się bardzo rzadko, ale jeżeli się zdarza, to przenosi nas w inne rejony, w których naprawdę czasami warto się znaleźć, żeby nie zapomnieć o tym, kim naprawdę jest człowiek. Sztuka to jest coś, co siedzi w nas i tak naprawdę liczni czy nieliczni z nas mają te umiejętności, żeby to wydobyć z siebie za pomocą fotografii, malarstwa, rzeźby, tkania, plecienia, nie wiem, tkanin, czegokolwiek. To są emocje i trochę życie. Dla mnie sztuką jest, jeżeli coś ma duszę, jeżeli coś ma właśnie to piękno, które nie jest jakby takim stereotypowym pięknem albo tylko i wyłącznie zewnętrznym, ale piękno jakieś wewnętrzne. To znaczy na przykład na tych zdjęciach ja uwielbiam Barbarę Brylską i ona miała w sobie coś takiego. Ona była piękną kobietą, ale poza tym było coś więcej. Jak się na nią patrzyło, w niej było tyle emocji, tyle historii życia. Mi się wydaje, że może jakby jeżeli jest coś więcej niż tylko ładna buzia, jeżeli za oczami jest coś, jakaś historia przeżyta, jakieś życie, to jest piękne. Sztukę tworzą ludzie, więc to jest spojrzenie innych ludzi na świat, bo gdybym miała większy dom, to bym chętnie kupowała obrazy, bo już nie mam ścian. Na przykład, jeżeli chodzi o malarstwo. Ja uważam, że sztuka dla mnie jest tam, gdzie się ryzyko zaczyna. Jakieś ryzyko wchodzenia w rzeczywistość i szukania czegoś innego. To nie jest ryzyko polityczne. To jest ryzyko w diagnozach, w formie, we wszystkim. Tak. To jest taki, w zasadzie takie pojęcie podstawowe, więc trudno jest trochę je definiować. Wydaje mi się, że mogę to chyba tak opowiedzieć. Coś tam ćwiczymy, coś trenujemy. Niezależnie od tego, czy to jest aktor, czy to jest pianista, czy to jest fotograf, czy to jest kucharz, czy to jest biegacz, czy to jest lekarz. Mamy pewne umiejętności, ale w pewnym momencie z tego dwuwymiaru raz na jakiś czas udaje nam się podnieść w trzeci wymiar i wtedy zaczyna się sztuka. Ja się kieruję tym, co czuję. Dla mnie rzeczą najważniejszą jest, jaką reakcję na mnie robi to, na co się patrzy. Bez względu na to, kto to robił, ile kosztowało zrobienie tego, kiedy to powstało, muszę coś czuć i mogę przejść koło czegoś takiego bez zwrócenia uwagi. Dla mnie nie ma rzeczy gorszej niż nuda. Sztuka według mnie to jest przemyślane działanie, czyli coś zrobienie czegoś z zamysłem, z pewnym planem. To jest jakaś duża część prawdy o życiu, piękna i odwagi. Darem Pana Boga. Piękno jest prawdą. Tylko prawda jest piękna. Piękno to jest to, co czuję, to, na co reaguję. W sensie tematyki może to być coś krańcowo różnego. Jeżeli zdjęcie, film lub muzyka to uchwyci, uchwyci tą duszę. W fotografii akurat specjalnie nie szukam piękna, mimo że paradoksalnie zwyciężyłem w kategorii beauty, to w fotografii nie szukam piękna, a szukam czegoś bardziej interesującego, czegoś tajemniczego.
oczywiście są piękne kobiety, piękni mężczyźni, ale rzadko kiedy zdarzają się naprawdę piękni ludzie. Jak się zdarzają tacy piękni ludzie, to trzeba absolutnie nie pozwolić im odejść. Myślę, że we wszystkim jest odrobina piękna. Myślę, że dopóki jesteśmy szczęśliwi, dopóty widzimy świat pięknie. Może trochę bredzę o różowych okularach, ale myślę, że to pomaga, że różowe okulary pomagają. W związku z tym, jak jesteśmy szczęśliwi, to jest piękne. Jeśli zapytacie mnie, co mam w torebce, dowód osobisty. Jestem artoholikiem. To jedyny rodzaj uzależnienia, z którego nie należy się leczyć. Polecam. Nazywam się Robert Wolański i jestem artoholikiem. Jestem artoholikiem Wiktor Franko. Maryla Radowicz, jestem artoholikiem.